Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, po pierwsze Wysoka Izba powinna dowiedzieć się o postanowieniach konwentu, wszyscy posłowie, dlatego że sprawa jest bardzo poważna. My powiedzieliśmy chyba jako cała opozycja razem, dość złodziejstwu, dość łapówkarstwu, dość wypompowywania pieniędzy z naszych kieszeni po to, żeby kilku kolesi czuło się w tym kraju dobrze. Jesteśmy winni obywatelom dzisiaj, jesteśmy to winni. Nie za zamkniętymi drzwiami Komisji do Spraw Spec-Służb, nie za zamkniętymi drzwiami gabinetów zastanawiacie się, do jakiego momentu tę sprawę doprowadzić, żeby czasami jeden czy drugi minister na tym nie ucierpiał. Dosyć tego. Panie premierze, jeśli pan zamierza po raz drugi, bo już raz pan to zrobił przy aferze hazardowej, postawił pan największą miotłę trzeciej RP, która gadała z krzesłami po to, żeby ludzie się nie dowiedzieli, jak kradną. I dlatego, panie premierze i pani marszałek, proszę o wyjaśnienie, co postanowił Konwent Seniorów, bo my stawiamy nadal wniosek o to, żeby zebrało się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, o to, żeby rozpatrzyło wnioski i o informację bieżącą rządu i co się dzieje w tej sprawie, ale przede wszystkim o ustanowienie komisji śledczej w tej sprawie. A jakbyście byli tak naprawdę uczciwi, tak naprawdę nie mieli nic do ukrycia, to tą komisję śledczej powinien przewodniczyć członek opozycji, całej dzisiaj zjednoczonej opozycji przeciwko złodziejstwu i łapówkarstwu. Bo to dzisiaj cechuje wasze rządy. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wniosek formalny wnoszę o przerwę. Szanowni państwo, premier powinien się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście jest tak, że należy sprawę utrzymywać w tajemnicy i nie mówić rzetelnie, co się wydarzyło na Konwencie Seniorów przed chwilą. Dlatego, że jedna z kwestii, która była dzisiaj postawiona w tej Wysokiej Izbie, to udzielenie społeczeństwu informacji o skali tej afery. To jest największa afera, jaka w ostatnich latach zdarzyła się w Polsce, korupcyjna. Tymczasem my od 6 lat, proszę państwa, w tej Izbie słyszymy, że największą zbrodnią była walka z korupcją do niedawna i to było prawdziwe przestępstwo, państwa zdaniem. Tymczasem od czasu, kiedy rządzicie, korupcja przybrała takie rozmiary, jakich Polska jeszcze nie widziała po 89 roku nigdy. Od samego początku. Od początku waszych rządów, od 2007 roku jest pełne przyzwolenie na korupcję. I to, co się w tej chwili dzieje, to, że nie możemy usłyszeć rzetelnej informacji na ten temat, to jest skandal. To jest, proszę państwa, skandal. I chciałbym także, żeby wyjaśnione zostało, w jakim trybie w Polsce są wydawane publiczne pieniądze w sytuacji, kiedy za waszych rządów dług publiczny wzrósł o 450 miliardów złotych. Prawie 1,5 miliarda już oficjalnie wyciekło w związku z tą sprawą korupcyjną. Co z innymi pieniędzmi? Co z Pendolino, które kupiliście niedawno, a wczoraj ja słyszę od nowej wicepremier, że realizacja kolei szybkich prędkości w Polsce to nonsens i że nie będzie tego robić. To po co były te zakupy? Jak wydajecie publiczne pieniądze? Wnoszę o przerwę. Informuję państwa. Za chwilę udzielę głosu przewodniczącemu klubu Platformy Obywatelskiej. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Mógłbym złożyć wniosek formalny przeciwny wcześniejszym wnioskom. Tylko że nie chcę nadużywać regulaminu, tylko chcę jedną rzecz powiedzieć. Nie daję państwu prawa skuteczne działanie służb, ściganie korupcji, aresztowanie ludzi podejrzanych o korupcję. Nie daję wam prawa obrażać Platformy Obywatelskiej, urzędników, ministrów i tych, którzy wykonują porządnie swoje zadania. Nie proszę wolno wam obrażać ludzi innych, tylko za to, proszę o spokój. Że jest dzisiaj Polska chroniona przed korupcją, bo jest wykrywana, bo są ludzie zatrzymywani w sprawach korupcji. Proszę o spokój. I nie krzyczcie tak, bo nie zakrzyczycie swojej nieudolności, bo jesteście ludźmi, którzy potrafią tylko innych obrażać. Pan poseł Duda będzie miał sprawę w Komisji Etyki Poselskiej. I proszę o przystąpienie do głosowania, a nie obrażanie innych posłów na tej sali. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.